W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy świadectwo, jakie składa Jan Chrzciciel. Kiedy spojrzymy szerzej na ten fragment Ewangelii, dostrzeżemy w nim podobieństwo do innych ewangelistów. W czym to podobieństwo tkwi? Wszyscy ewangeliści wiedzieli o napływie tłumów do Jana Chrzciciela, w tym faryzeuszów i saduceuszów. Jan opisuje formalne przesłuchanie przeprowadzone przez wysłanników najwyższych władz żydowskich. Później w podobny sposób będą przesłuchiwali samego Jezusa. Pada pytanie, kto ty jesteś? My także często pytamy siebie samych o miejsce Chrystusa w moim życiu, o to, kim On dla mnie jest. Jan Chrzciciel odrzuca sugestie wysłanników związanych z jego działalnością. Nie zgadza się na utożsamianie go z Eliaszem. Choć tak samo jak Eliasz, Jan Chrzciciel jest niejako heroldem zapowiadającym Mesjasza. Dla Jana Ewangelisty jedynym prawdziwym Chrystusem wypełniającym zapowiedź Malachiasza jest Jezus. Jan Chrzciciel nie chce być niczym więcej niż głosem wołającym na pustyni. Miał on świadomość tego, że wskazuje na postać większego od siebie. Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia i udzielał chrztu, choć rozmówcy nie rozumieli, na jakiej podstawie tego dokonuje. Nie widząc bliskości Królestwa Niebieskiego i konieczności nawrócenia. Jan Ewangelista przedstawia chrzest Janowy bezpośrednio Jezusowi, ku któremu Chrzciciel chciał skierować myśli słuchających go faryzeuszy. Dzisiejsza Ewangelia w symbolice rozwiązywania rzemyka sandałów pokazuje nam ogromną pokorę Jana Chrzciciela. Nie chce on niczego innego, co by stanowiło własność idącego po nim Chrystusa. Przemieniające spotkanie, które ma się dokonać w każdym z nas. Wyrównać drogę Pana oznacza zmieniać swoje życie. Gdy przyjrzymy się naszej codzienności, zawsze znajdziemy w niej wybory, wyboje, krzywizny czy zerwane przez życiowe burze mosty. Aby w pełni przyjąć Jezusa, potrzebujemy zmiany naszego serca. Faryzeusze, chociaż spotkali się z Jezusem, nie chcieli w nim uznać Syna Bożego. Ich spotkanie ze Zbawicielem pozostało bezowocne. Oby nasze spotkanie z Jezusem nie było bezowocne, lecz pełne owoców i wzrastania w wierze.